w codzienności potrzeba właśnie transportu też chorych, nieraz z domu do hospicjum stacjonarnego. Wśród hospicjów dziecięcych, to jest obszar województwa pomorskiego, ale bardzo znaczący, nagłe przewiezienie pacjenta z hospicjum do szpitala, także jest wiele tych obszarów transportowych. Na co dzień mamy we wszystkich hospicjach dwóch stacjonarnych, domowych dla dzieci i dla dorosłych prawie 400 chorych. I w zależności od ich potrzeb właśnie na pewno jest to wielkie wsparcie dla naszej działalności. Tego typu karetki szukaliśmy prawie przez cały rok. Porównywaliśmy dotychczasową karetkę, która jest na stanie hospicjum. Jest to pojazd już mocno wiekowy. Powinny być najwyższy czas zmienione numery rejestracyjne na tak zwane muzealne, czyli żółte. I to był najważniejszy taki motyw, bodziec zmiany wyposażenia hospicjum w karetkę, która już będzie spełniała swoją rolę na wiele, wiele lat. W pełni jest wyposażona jak prawdziwa funkcjonalna karetka, czyli ma fantastyczne nosze, które są automatycznie rozkładane. W niewielu jest taki rozkład, że jest jednocześnie rampa najazdowa z fotelem kardiologicznym. Wewnątrz jest pełna instalacja tlenowa i różnych innych urządzeń, które można w każdej chwili podłączyć. Jest to jeden z projektów lioneskich, które realizujemy tutaj w Trójmieście. Współpracujemy z hospicjum już od 8 lat i pół roku temu powstał projekt, pomysł, żeby pomóc hospicjum, ponieważ hospicjum obsługuje również wielu chorych w systemie hospicjum domowego. Połowa funduszy pochodzi od Lionów tutaj trójmiejskich, z Lions Club Gdańsk, Amber, Kobiecego Klubu i Męskiego Klubu Gdynia. Natomiast druga połowa to jest dar Lionów z całego świata za pośrednictwem Fundacji Lionów, Lions Clubs International Foundation, która ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. Dewiza Lionsów na całym świecie, myślę, że materializuje się tutaj dzisiaj w Gdyni w sposób bardzo szczególny. Bursztynowa przystań powstawała z potrzeby serca niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, bo nie ma bardziej potrzebującej osoby, nie ma czegoś, co nas bardziej porusza niż cierpiące dziecko. Skupienie Państwa aktywności, Państwa działania na rzecz pozyskania środków też od partnerów z zagranicy, to myślę, że znakomity dowód tego, że chcecie się dzielić sercem i za to wielkie serce bardzo serdecznie dziękuję.